na temat tego, co tam się stało, i również relacją wiarygodnego męża zaufania, no, że pan Krzysztof no, przymykał oko, tak mówiąc, powiedzmy łagodnie na to, co tam się stało. Czekam na jakiś oficjalny komunikat, bo tutaj nowa nadzieja stanęła w prawdzie. Brawo dla Sławomira Mentzena. Wcześniej go krytykowałem, teraz go chwalę, bo dobrze się zachował. Czas na odwagę Krzysztofa Tuduja. Ja uważałem naprawdę Ruch Narodowy też w jakiejś mierze za przyjaciół i nadal mam dużą sympatię do chłopaków, bo jednak są chyba najbardziej zorganizowaną ekipą w Konfederacji. Ale jeżeli do mnie, ja też chciałem te kwestie Ruchu Narodowego na później trochę zostawić, przeanalizować w spokoju, też nie zastanawiałem się, czy nagłaśniesz, ale kiedy niejaki Andrzej Kaniewski, no jakiś elaborat napisał na mojej stronie na Facebooku, właśnie kiedy była ta awantura, niestety przez Marcina Rolę sprowokowana, to nie wiem, uznałem, że jednak Ruch Narodowy nie jest w jakiejś mierze, nie powiem, że lojalny, bo to nie powinien być wobec mnie lojalny.